Dzień dobry, szanowni państwo. Chcielibyśmy powiedzieć dziś o problemie, który bulwersuje środowisko myśliwych, mieszkańców wschodnich regionów Polski, ale również obrońców zwierząt w całej Polsce, a najprawdopodobniej będzie kolejnym problemem, który będzie omawiany na forach międzynarodowych, problemem, którego źródłem są decyzje ministra rolnictwa, pana ministra Jurgiela. Po dramatycznych i bezsensownych decyzjach personalnych dotyczących zarządzania stadninami koni, pan minister Jurgiel zabrał się za zmiany dotyczące polskiego łowiectwa i pogłowia dzików, wydając rozporządzenie zezwalające na wykonanie odstrzału redukcyjnego 40 tysięcy dzików na ścianie wschodniej w obszarze 50 km od granicy Polski. Formalnym uzasadnieniem tej zgody na odstrzał redukcyjny jest bezpieczeństwo sanitarne związane z ryzykiem rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń. Wiemy jednak, że w praktyce odstrzał na tych terenach dzików prowadzony był od lat. Choroba była znana już wcześniej, odstrzał był prowadzony od lat, a obecne rozporządzenie zezwalające na odstrzał 40 tysięcy kolejnych sztuk dzików sprawia, że właściwie pogłowie dzików na tym terenie może zupełnie zaniknąć. Moment, w którym ten odstrzał jest uruchamiany, a uruchamiany jest właśnie w tych dniach, w tym tygodniu ten odstrzał w praktyce rusza, to moment wręcz dramatyczny ze względu na cykl reprodukcyjny dzików. Właśnie w tych dniach, w tych tygodniach lochy powołują na świat młode. Każdy myśliwy, zgodnie z prawem łowieckim i etyką myśliwską, ma zasadę, iż do loch nie oddaje się strzałów. Tymczasem minister rolnictwa oraz państwowy lekarz weterynarii od tygodni zachęcają myśliwych. Jakaś dywersja. A nie, to tylko telefon. Tymczasem od kilku dni trwa odstrzał redukcyjny, do którego myśliwi przekonywani byli z jednej strony naciskami formalnymi. Myśliwym grożono, że jeśli nie wezmą w tym udziału, spotkają ich represje. Z drugiej strony kuszeni wizją dużych dochodów, bowiem minister rolnictwa zaproponował wypłaty związane z realizacją tego odstrzału dzików, rekordowe kwoty, które wcześniej nigdy w Polsce nie występowały. Ta sytuacja, o której za chwilę opowie pani poseł, jako osoba związana również z ruchem myśliwskim, z całą pewnością wzbudzi zainteresowanie zarówno obrońców praw zwierząt w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Z całą pewnością będzie pod przedmiotem nadzoru i weryfikacji ze strony organów Unii Europejskiej. Jest to działalność niespotykana, której sami myśliwi dziwią się i wynika chyba z tego, co widzimy na przykładzie zarządzania stadnin koniami, że pan minister Jurgiel kieruje się własną, odrębną logiką, logiką, której trudno doszukać się zdroworozsądkowych racji i proponuje działania, które do tej pory nikomu w głowie się nie mieściły. My rozumiemy intencje ministra, który mówi, że to zagraża hodowli świń, że rolnicy boją się, że ten afrykański pomór świń zagrozi ich biznesowi. Rozumiemy rolników, którzy mówią, że jeżeli jest nadmiar zwierząt w lasach, to szkody rolnicze, zwłaszcza te związane z uprawą kukurydzy czy rzepaku, są ogromne. My to rozumiemy. I my rozumiemy, że trzeba redukcji tych dzikich zwierząt dokonywać, ale musi być to zrobione w sposób humanitarny. To, co dzisiaj zrobił minister Jurgiel, niestety przy wsparciu ministra ochrony środowiska. I tu jest pytanie, gdzie jest trzeźwe spojrzenie ministra ochrony środowiska, pana Szyszko. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że przymusza się myśliwych, a jak państwo pewno wiecie, pierwsza propozycja pana ministra była taka, że każdy, kto posiada pozwolenie na broń, ma ruszyć w ten pas, żeby te 40 tysięcy dzików odstrzelić. Dzisiaj lochy wychodzą z małymi albo jeszcze są ciężarne i mordowanie tych zwierząt w tak straszny sposób w tym okresie jest straszne.
Jak państwo byście poczytali na forach internetowych myśliwych, oni, gdzie wśród nich nie brakuje również ludzi, którzy etycznymi nie są. Oni są oburzeni i mówią, że się nie dadzą przymusić do tej rzezi dzików. Co robi minister Jurgiel, jeśli koła łowieckie odmawiają? Mówi, przejmę nad wami kontrolę, jako minister, a poza tym no, wszelkie retorsje związane z niewykonaniem polecenia ministra i rozporządzenia. Główny lekarz weterynarii poprzez lekarzy powiatowych próbował przez ponad miesiąc sfinalizować te umowy z kołami łowieckimi. Czas wskazuje na to, że były ogromne problemy. Wczoraj się pochwalił główny lekarz weterynarii, że już to uczynił. Jak to będzie wyglądało, nie wiemy. Ale niestety w tym czasie odstrzał dzików. Nie wiemy, kto też będzie tam przyjeżdżał. Jeżeli będzie przebiegał, po prostu to jest prawdziwa rzeź dzików. To jest nieludzkie, niehumanitarne, okropne. To wzbudza emocje największe. I nawet jeśli ktoś jest myśliwym i jest po stronie tego selekcyjnego odstrzału zwierząt, a jest etycznym myśliwym, tak jak powinno być, nie wyraża na to zgody. Tym bardziej, że ponad 12 milionów pan minister zaplanował jako pieniądze za odstrzał dzika. I muszę państwu powiedzieć, że jak poczyta się te fora internetowe, co w nich myśliwi piszą, to są tacy, którzy mówią 316 zł, ale jak nie oddam tej zwierzyny, no to będzie 100 zł trochę mniej. Jak nie przechowam w chłodni, to będzie trochę mniej, ale 160 zł za sztukę. Czy za lochę, czy za młodego dzika, czy za prosie 160 zł. Oprócz tego rozporządzenia minister rolnictwa zmienia drugie rozporządzenie dotyczące wymogów sanitarnych, dotyczące przerobu tej dziczyzny na własne potrzeby, tak jak przerobu świniny. I tak jak badania dotyczące włośnicy, żeby to mięso było bezpieczne dla ludzi, trwają kilka dni. I miejmy nadzieję, że ci, którzy odstrzelą te dziki i wezmą na własny użytek, doprowadzą do badania na włośnicę, tak badania stwierdzające, że zwierzę jest wolne od choroby wirusowej, one trwają już dłużej. Pytanie jest, jakie będą koszty tego 40-tysięcznego wielkiego mordu na dzikach? A jeżeli stanie się nieszczęście, bo locha prowadząca małe prosiaki, małe warchlaki, zraniona, ruszy agresywnie, czy na myśliwych, czy chociażby na dzieci, które bawią się w pobliżu lasu, bo przecież wiele wiosek, terenów zamieszkałych jest w pobliżu lasu, a dziki podchodzą też do terenów zamieszkałych przez ludzi. Co będzie, jak ktoś zginie? Ten brak wyobraźni i to patrzenie tylko na stronę biznesową i niezauważenie, że ten okres ochronny dla loch z ich młodymi czy loch ciężarny powinien obowiązywać, według mnie jest po prostu działaniem nieludzkim. Apelujemy do ministra rolnictwa, apelujemy do ministra ochrony środowiska, by zawiesili działanie tego rozporządzenia teraz. Mamy nadzieję, że ujmą się za tymi dzikami wszystkie organizacje pozarządowe, które walczą o ochronę praw zwierząt. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie parlamentarnego zespołu zajmującego się ochroną zwierząt. I mamy nadzieję, że pod naciskiem społecznym minister Jurgiel, głuchy na wszystkie wcześniejsze uwagi, posłucha zwykłych ludzi, którzy sprzeciwiają się tej obrzydliwej rzezi dzików. Mamy świadomość, że powinna być prowadzona odpowiednia polityka łowiecka i polityka dotycząca regulacji stanu pogłowia zwierzęcego, ale z całą pewnością powinna być ona prowadzona zgodnie z zasadami prawa łowieckiego i zgodnie z tradycjami myśliwskimi. Jeśli jesteśmy dziś w sytuacji, w której myśliwi krytykują rozporządzenie ministra, zresztą jak państwo zerkniecie na treść tego rozporządzenia, to są trzy linijki tekstu, nie zawierają żadnych wskazówek, żadnych reguł dotyczących tego odstrzału, z wyjątkiem przepisów pozwalających wypłacić pieniądze i zobowiązujących do odstrzału 40 tysięcy dzików, to rzeczywiście pokazuje, że jest to praktyka zupełnie naganna i z całą pewnością parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej będą żądać i poprzez Komisję Rolnictwa i poprzez zespół parlamentarny informacji dotyczącej przebiegu tego procederu i wstrzymania go na czas, który jest czasem szczególnym dla zwierząt, który jest związany z wydawaniem na świat młodych i z tymi ostatnimi
okresami przed rozwiązaniem tych ciąż dzików i przyjściem na świat młodych. Zwierzęta powinny być traktowane zgodnie z prawami, które im przysługują i z całą pewnością minister rolnictwa odpowiada przed nami, obywatelami, za to, w jaki sposób, według jakich standardów prowadzi politykę łowiecką na terenie naszego kraju. Dziękujemy serdecznie. Ja tylko mam nadzieję, że w tej sprawie oficjalnie wypowie się Polski Związek Łowiecki, bo oficjalnego stanowiska Polskiego Związku Łowieckiego, skupiającego wszystkich myśliwych w kraju, takiego stanowiska nie usłyszeliśmy, a ono zwłaszcza powinno być krytyczne, mając na uwadze, że to członkowie tego związku są przymuszani do tego obrzydliwego procederu mordowania dzików w sposób straszny.